Dzień dobry. Na dzisiaj dzielę się słowem, które jest zapisane u proroka Izajasza w 40 rozdziale, 3 wiersz. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Odkupicielem. A dalej mamy fragment z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, wiersze 35 i 36. Z obłoku odezwał się głos. Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. No właśnie, Pan Bóg jest naszym Bogiem, a Jego Syn ma być tym, którego mamy słuchać. Czy dzisiaj też tak jest? Czy nie jest aby tak, że zamiast Boga Stwórcy Świata, zamiast Syna Zbawiciela, zamiast Ducha, który nas prowadzi, ktoś inny staje się naszym Bogiem? I to nie są jakieś bożki, tak jak w czasach biblijnych, to nie są Baale i Asztarty, ale coś zupełnie innego. I mam takie wrażenie, że dzisiaj to my sami dla siebie chcemy być bogami, bo liczy się nasz wolny czas, bo liczy się to, co zrobiliśmy, to, co osiągnęliśmy, egzaminy, które zdaliśmy, książki, które przeczytaliśmy i tak dalej, albo to, co sobie pozostawiliśmy. I myślę, że taka tendencja, takie dążenie stało się także przyczyną reformacji. Pewien papież, Leon X, zapragnął po sobie pozostawić coś, co dla ludzkości będzie ważne i istotne. No i właściwie zostawił, bo zainicjował budowę tego budynku, który tutaj za mną stoi. To jest Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. Największy chrześcijański kościół, największa chrześcijańska świątynia na świecie. Tutaj jest dookoła plac Świętego Piotra, więc to jest takie miejsce, gdzie faktycznie ten ślad jest mocny i wyrył się właściwie w historii ludzkości bardzo intensywnie i bardzo konkretnie. Dlaczego? Dlatego, że papież pragnął zbudować grób dla szczątków Piotra i innych świętych, ale też dlatego, że chyba przede wszystkim świętych Kościoła katolickiego oczywiście, ale chyba przede wszystkim chciał wystawić sobie samemu pomnik, bo był to papież, który lubił polować, który lubił błyszczeć, który przede wszystkim stawiał siebie na pierwszym miejscu. Może trudno oceniać postaci historyczne, ale może sam chciał być jak Bóg. A pamiętamy, że być jak Bóg to jest ten grzech Adama i Ewy, kiedy szatan powiedział, będziecie jak Bóg. Więc bardzo często jest tak, że to my stawiamy siebie na pierwszym miejscu, że to my czynimy siebie bogami, że to my chcemy być właśnie tacy ważni, tacy istotni. A to dzisiejsze słowo przypomina nam o tym, że Pan Bóg jest naszym Bogiem. Pan Bóg, który wyprowadził Izraela z niewoli. Pan Bóg, który dał mu ziemię obiecaną. I kiedy ten naród nadal był nieposłuszny, to dał swojego Syna, żebyśmy go słuchali. I to objawienie ma miejsce na Górze Przemienienia w obecności Piotra, Jakuba i Jana, trzech apostołów. A wiemy, pamiętamy, że pojawiają się tam jeszcze postaci największych proroków Starego Testamentu, czyli Mojżesza i Eliasza. I w tym kontekście sami musimy sobie zadać pytanie, co albo kto jest dla nas w życiu ważny? Czy ważny jestem ja z moimi potrzebami, z moim wolnym czasem, z tym, kim jestem, z tym, jaki jestem? No i całe nasze ego, prawda? Czy też ważniejsze jest dla nas to, że Pan Bóg jest naszym Bogiem, że Pan Bóg jest naszym Stworzycielem, że Pan Bóg przeprowadza nas przez doczesność ku wieczności i chce nas tą wiecznością, a także oczyszczeniem, odkupieniem z wszystkich naszych grzechów obdarować. Myślę, że to są takie tematy, które dzisiaj możemy sobie przemyśleć i życzę wszystkim takich owocnych refleksji. No, trzeba też powiedzieć, że dzięki temu stawianiu siebie samego na pierwszym miejscu mamy też piękne zabytki kultury, mamy wieczne miasto, mamy różne inne, ale nie możemy zapominać, że Pan Bóg ma być numerem jeden, a Jego Syna mamy słuchać. Tego posłuszeństwa wszystkim Wam i sobie gorąco, gorąco życzę. Życzę też dobrego dnia i dzielę się jeszcze ostatnim spojrzeniem na Bazylikę Świętego Piotra. Jeśli tylko ogarnę, jak przełączyć kamerę. Nie przełączę kamery. Trudno. To będzie tak. Dobrego, błogosławionego dnia.